Teraz kiedy znasz już i rozumiesz zasady na jakich działają mięśnie szkieletowe, warto przyjrzeć się temu, jak są one skonstruowane w szczegółach. Przeszliśmy już przez poziom molekularny, więc wiemy co faktycznie sprawia, że mięsień może się kurczyć, ale teraz żeby zyskać lepszą orientację, przyjrzymy się temu, jak wygląda mięsień od skali makro czyli takiej dużej skali, w której możemy go zobaczyć w rzeczywistości, do skali mikro, w której oglądaliśmy go do tej pory na rysunkach wykorzystywanych w dotychczasowych filmach. Tak więc anatomia mięśni szkieletowych będzie przedmiotem dzisiejszego filmu. Zobacz, zaczniemy od mięśnia w takiej formie, w jakiej możemy go Prawie zobaczyć, że oczywiście nie zupełnie, dlatego że mięśnie kryją się pod naszą skórą, ale gdybyśmy mówiąc brutalnie skóry z nas ściągnęli, to ujrzelibyśmy właśnie taki mniej więcej rysunek, jaki widzisz tutaj po prawej stronie. To co narysowane jest w tym miejscu, co ci teraz pokazuję, to jest kość. Do kości mięśnie przyczepione są za pomocą tak zwanych ścięgien. Tutaj widzisz zaznaczone jest ścięgno. One muszą być oczywiście bardzo, bardzo mocne po to, żeby utrzymać mięsień w czasie, kiedy wykonuje on ruch. To co widzimy tutaj, co teraz pokazuję ci, to jest brzusiec mięśnia. Tak naprawdę możemy widzieć tutaj przekrój przez ten brzusiec mięśnia. To, co widzisz zaznaczone tutaj na czerwono, to jest tak zwana namięsna. Namięsna to jest nic innego jak błona. Taki rodzaj tkanki łącznej, która okala mięsień po to, żeby on był chroniony od wszystkich potencjalnych zewnętrznych uszkodzeń, które mogą być powodowane przez to, że tam jest po prostu dosyć duże tarcie. Tak naprawdę to na namiętnej na mamy jeszcze powięź, ale nie chodzi o to, żeby wnikać w, tu, w duże szczegóły anatomiczne, chodzi o to, żebyś zyskał obrazek tego, jak mięsień wygląda w rzeczywistości. To co zaznaczę teraz, lecie na czerwono, tu O, to są naczynia krwionośne. Oczywiście mięśnie muszą być doskonale ukrwione, dlatego że zużywają super dużo energii. jak wiesz z innych filmów, to właśnie za pomocą krwi wszystkie składniki odżywcze również tlen dostarczane są do tkanek naszego organizmu. Mięśnie oczywiście także to dotyczy. Wewnątrz mamy do czynienia z pęczkami włókien mięśniowych. Jak widzisz, to wszystko ma taki podłużny charakter, i w tym podłużnym charakterze schodzimy. W coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze włókna. Najpierw mieliśmy cały brzusiec mięśnia, wewnątrz niego znajdują się pęczki włókien mięśniowych, aż do momentu, kiedy dochodzimy do włókna mięśniowego, które zaznaczone jest dla ciebie tutaj. Ta tkanka łączna, która będzie okalać te włókna mięśniowe i pęczki, będzie zwana o mięsną. Jak będzie na zewnątrz, to będzie zwana o mięsną zewnętrzną, a jak wewnątrz, to mięsną wewnętrzną. Jeszcze głębiej. Znajduje się tak zwana śródmięsna. Tak więc, jak widzisz, wszystko tutaj kojarzy się z mięsem, i wszystko w tej terminologii ma z mięsem coś wspólnego. No dobrze, wiemy już, że mamy tutaj system błon na każdym etapie chroniącym nasze włókna przed tym, żeby one nie ulegały jakimś zbędnym uszkodzeniom, i jednocześnie separujący je od innych włókien. Przeszliśmy przez etap pęczka i doszliśmy aż do włókna mięśniowego. Przyjrzyjmy się teraz, w takim razie temu, jak takie włókno mięśniowe wygląda w większych detalach. Zobacz. Tutaj mamy włókno mięśniowe, i zaznaczone jest tutaj, o, dla Ciebie, że ono się składa z jeszcze mniejszych jednostek, które również w kształcie włókien, w takich podłużnych, rozciągłych właśnie włókien tutaj się znajdują, i to są tak zwane miofibryle. Miofibryle to jest właściwie już taki najniższy poziom, do którego będziemy tutaj schodzić, nie wspominając o poziomie molekularnym, który za chwileczkę zobaczymy. Miofibryla to jest taka podstawowa jednostka funkcjonalna, z której składają się nasze mięśnie poprzecznie prążkowane. I coś to innego jest, jak po prostu taka wydłużona tuba. Widzisz to doskonale na tym rysunku tutaj na dole. O, to jest właśnie. Miofibryla. Wewnątrz miofibryli, jak widzisz, zaznaczone są tutaj dla ciebie filamenty, ale zanim przejrzymy się im w większej szczegółowości, chciałem, żebyś zwrócił uwagę teraz na następującą rzecz. Mięśnie poprzecznie prążkowane, jak kiedyś Ci już powiedziałam, nazywają się poprzecznie prążkowane, dlatego że naprawdę w obrazie mikroskopowym wyglądają tak, jakby miały prążki. I tutaj, właśnie na tej miofibryli, która przeznaczona jest do tego naszego edukacyjnego celu, zaznaczony mamy taki element, który pokazuje nam, że mamy do czynienia z prążkowaniem najmniejszym. Funkcjonalną, najmniejszą funkcjonalną jednostką, taką powtarzalną jednostką, tak jak u powtarzają się jej pierścienie, i ona na każdym etapie wygląda mniej więcej tak samo, tak i w mięśniach poprzecznie prążkowanych, w miofibrylach mamy do czynienia z takimi powtarzalnymi segmentami, i te segmenty nazywają się sarkomery. Tutaj widzisz taki sarkomer. O, odtąd, tak jak jest to zaznaczone. Dotąd to jest właśnie taki sarkomer. Co to dokładnie jest, to zaraz się temu przyjrzymy. Tylko na początek chciałam Ci powiedzieć, że taki sarkomer raz za razem, raz za razem właśnie tworzy miofibryle i tym samym jest składnikiem naszych mięśni poprzecznie prążkowanych. Zanim przejdziemy dalej, chciałam Ci tylko przypomnieć jedną rzecz. Wspominaliśmy o tym w poprzednich filmach, że nasze mięśnie nie składają się z czegoś, co moglibyśmy nazwać komórkami. Tylko tak naprawdę to są takie długie, wielojądrzaste tuby, czy jak w biologii powiedzielibyśmy tubule. One zawierają wiele jąder, dlatego że jak taka rozciągła jest struktura, to oczywiście ciężko by było, żeby białka, które powstają na skutek tego, jakie informacje w jądrze komórkowym się przetwarzają w momencie kiedy są potrzebne. Ciężko by było transportować je tak daleko z jakiegoś tam jednego jądra komórkowego. Dlatego jąder komórkowych w naszych strukturach mięśniowych jest bardzo dużo i są one rozłożone tak żeby to wszystko sprawnie mogło powodować, że transport białek nie będzie konieczny na bardzo duże odległości. Tak więc mamy wielojądżaste, wielojądżaste miofibryle. Mamy do czynienia z dużą, dużą liczbą jąder. Z innego filmu pamiętasz może, że w przypadku mięśni poprzecznie prążkowanych mamy do czynienia z tak zwanymi syncytiami, czyli wielokomórkowymi tworami, z których nasze mięśnie poprzecznie prążkowane właśnie się składają. Drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że mięśnie poprzecznie prążkowane, jak już wspomnieliśmy nawet też w tym filmie, potrzebują bardzo dużo energii. Dlatego chciałabym, żebyś pamiętał, że jest w nich dużo, dużo, dużo mitochondriów dużo mitochondriów. Zapiszemy. Pamiętasz może, że mitochondria to są takie struktury w naszych komórkach, takie organella, które są odpowiedzialne za oddychanie wewnątrzkomórkowe i produkcję energii na dużą skalę. Tak więc chciałabym, żebyś te dwa fakty o naszych Mięśniach pamiętał, zanim przejdziemy dalej. No dobrze, więc mamy miofibryle. Miofibryle składają się z takich powtarzalnych, jak u dżownicy, segmentów, które nazywamy sarkomerami. Zobaczmy teraz, co to tak naprawdę taki sarkomer jest. To jest przerysowana miofibryla z góry. Miofibryla, o, podpiszemy, żeby było wiadomo, o co chodzi, i znowu zaznaczony jest na niej sarkomer. No i przyjrzyjmy się tak naprawdę, Czym ten sarkomer jest? Zobacz, to jest nic innego, jak tutaj narysowane dla Ciebie w przekroju filamenty miozynowe i aktynowe, w części nakładające się na siebie. Pamiętasz, może teraz to porysujemy kolorami, żeby było lepiej widać? Miozynę będziemy rysowali na ten kolor. Zobacz, to jest miozyna. Tutaj będą się znajdowały jej liczne główki które łączą się z aktyną. Jeżeli niedokładnie pamiętasz, o czym mówię, to odsyłam Cię z powrotem do filmów, w którym mówimy o interakcjach między filamentami aktynowymi i miozynowymi. Tak więc zobacz o, Z tego właśnie składa się taki jeden sarkomer. Zobacz, to jest miozyna, tutaj mamy główki miozynę, a na czerwono narysujemy aktynę. Aktyna znajduje się tutaj, zobacz. Czyli cienkie filamenty aktynowe, o rysuję teraz na czerwono i grube filamenty miozynowe, zaznaczone przeze mnie wcześniej, na zielono. No więc przyjrzyjmy się teraz temu, jak w terminologii anatomicznej określamy Części sarkomeru, czyli wiemy już, że sarkomer to jest taki powtarzalny fragment w miofibryli, który składa się z filamentów aktynowych, miozynowych i znowu aktynowych, bo po tej stronie znowuż mamy aktynę. Oprócz tego mamy jeszcze do czynienia z tytyną, która tu o, zaznaczymy ją na jeszcze inny kolor, powiedzmy na różowy, zobacz. Filamenty miozynowe są tutaj przyczepione. Tutaj są przyczepione za pomocą takiego białka, które nazywa się tytyną, po to, żeby nie mogły się ruszyć z tej swojej centralnej pozycji w sarkomerze. No więc mamy do czynienia z prążkami. Prążki, które są jasne, tworzone są przez aktynę, i one są tutaj. Będziemy je sobie rysować zgodnie z kolorami, które tutaj były przez nas używane. No więc mamy dwa takie prąchy. O, to będą prążki. Jasne. A te, które będą wyznaczane przez miozynę, to będą prążki ciemne. Prążki jasne i prążki ciemne mają też oznaczenia, którymi się je tradycyjnie nazywa. Dlatego, że oprócz tego, że możemy powiedzieć, że te prążki, które są tworzone przez aktynę, to są prążki jasne, to możemy również powiedzieć, że to są prążki i i tutaj je zaznaczymy. Natomiast to, co widzimy tutaj wyznaczone przez miozynę, to będą prążki A. Te literki to są tak naprawdę skróty od alternatywnej nazwy prążków jasnych i ciemnych, dlatego że prążki jasne, tworzone przez aktynę, nazywamy również prążkami izotropowymi, natomiast prążki tworzone ciemne, tworzone przez miozynę, nazywamy także prążkami anizotropowymi. Tak więc widzisz, że mamy tutaj naprzemiennie prążek, Jasny, ciemny, jasny i potem znowu będzie prążek ciemny, ale zauważ, że tutaj dorysujemy to może, o, tutaj na sąsiednim sarkomerze. Zobacz. Rysuję teraz dla Ciebie, wziąłam zły kolor. Dobry. O, czerwona aktyna. Zobacz, że tutaj kolejny prążek znowu będzie się zaczynał od filamentu aktynowego. I to powoduje, że. Sarkomer kolejny tutaj będzie miał, graniczył będzie z tym sarkomerem poprzednim, fragmentem prążka jasnego, czyli prążka i, i dopiero za nim będzie prążek A. O, narysujemy to też z drugiej strony, żebyś to zapamiętał, bo to będzie łatwiej zapamiętać, kiedy zrobimy sobie z tego wizualizację. Tak więc sarkomer z obydwu swoich bocznych stron. Ma prążki jasne i one również graniczą z prążkami jasnymi sarkomerów, które znajdują się po obydwu jego bocznych stronach. Powtórzę jeszcze raz, że aktyna tworzy prążki, które wyglądają na jaśniejsze, natomiast miozyna tworzy prążki, które wyglądają na ciemniejsze. Tutaj na rysunku obok zaznaczona jest dla Ciebie jeszcze raz molekularna budowa tego, co widzimy tutaj o, co dzieje się na pograniczu. Aktyny i miozyny, jak to one ze sobą oddziaływują. Jeszcze raz narysowane są tutaj dla Ciebie, zobacz. Tutaj jest miozyna ze swoimi główkami, które to główki potrafią, mówiąc w cudzysłowie, chodzić po filamentach aktynowych. O, proszę. A tutaj mamy filamenty aktynowe. Zaznaczam je na takie same kolory, jak to jest po prawej stronie żebyśmy mieli jasność, że to jest dokładnie to samo. O, które są, które są jeszcze dodatkowo wyposażone w, tropomi, w troponinę, tropomiozynę i które omawialiśmy w poprzednich filmach dosyć dokładnie. Tak więc, jak widzisz, miofibryla. Składa się z sarkomerów i te sarkomery to są po prostu bardzo regularnie ułożone paseczki jasne i ciemne, tworzone przez filamenty aktynowe i filamenty miozynowe. Przypominam Ci, że to co zaznaczone jest tutaj na różowo to jest tytyna, która przyczepia miozynę, niejako osadza ją w taki sposób, żeby nic się nie stało, żeby ona nie ruszyła się z miejsca, w którym się powinna znajdować w czasie ruchu mi mięśnia. To co jeszcze warto by wiedzieć, to to, że ta linia, którą teraz zaznaczę dla ciebie na żółto, często nazywana jest linią Z, niektórzy nazywają ją czasem błonką Z. I ona wyznacza taki punkt graniczny, a właściwie taką strefę graniczną, od którego będzie zaczynał się nowy sarkomer. Tak więc sarkomer mieści się pomiędzy dwoma liniami Z, składa się z prążka, a właściwie połowy prążka i Całości prążka A i kolejnej połowy prążka I. Wkleiłam dla Ciebie jeszcze jeden rysunek, bo chciałam, żebyś zobaczył, jak w preparacie mikroskopowym naprawdę wyglądają mięśnie poprzecznie prążkowane. To jest dosyć duża skala, to powiększenie jest spore. Możesz zobaczyć te takie ciągnące się włókna. To są właśnie miofibryle. Zobacz, ile tu jest jąder komórkowych. Wszystkie zaznaczę, cię kilka na niebiesko, na zielono. Widzisz, wszystkie te O. Tutaj struktury wybarwione na mocno fioletowy kolor, to są właśnie jądra komórkowe. Zobacz, jak jest ich wiele. Wspominaliśmy o tym, że to jest cecha charakterystyczna. Drugą sprawą jest to, że chciałam, żebyś zobaczył, że naprawdę pod mikroskopem wygląda to tak, jakbyśmy mieli poprzecznie prążkowane. Zobacz, na tym fragmencie mięśnia widać to szczególnie dobrze. Widzisz? Prążki jasne i ciemne, jasne i ciemne, następujące po sobie. Jeden po drugim, zupełnie jak wcześniej wspomnianej dżownicy. Na tym skończymy dzisiaj omawianą anatomię mięśnia poprzecznie prążkowanego. Słyszymy się następnym razem.